Siemaneczko! Dzisiaj porozmawiamy trochę o graniu na keyboardzie. Z definicji słownikowej keyboard to instrument elektroniczny klawiszowy, który posiada automatyczną sekcję akompaniamentów, czyli pozwala użytkownikowi korzystać z tak zwanych stylów akompaniamentów, czyli odtwarzać z góry zaprogramowane pętle. No właśnie, pętle. O co chodzi w tych keyboardach? Często są to instrumenty nazywane, no niestety, przykro trochę i smutno, samograje. Dzięki funkcjom, które posiadają, zostały przekształcone w maszynki do puszczania gotowych plików MIDI, gotowych MP3-ek. Lecz genezą keyboardu jest gra. I właśnie o tej grze porozmawiamy sobie dzisiaj. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Keyboardu. Ja nazywam się Jerzy Strużycki i zapraszam Cię na fajny i merytoryczny odcinek o graniu na keyboardzie. Słuchajcie, głowa mi pęka, jak czytam komentarze ludzi, którzy hejtują tych grających na keyboardzie. Z drugiej strony głowa mi pęka, kiedy oglądam Wasze często wykonania, które są strasznie źle zaimplementowane i zinterpretowane, jeśli chodzi o granie na keyboardzie. No właśnie, ale co to znaczy interpretować odpowiednio grę na keyboardzie? Słuchajcie, najważniejszą kwestią jest to, że keyboard posiada setki, a nawet tysiące wbudowanych brzmień. To naprawdę są wspaniałe instrumenty. Dzięki keyboardowi jesteście w stanie zagrać brzmieniem pianina, gitary elektrycznej, trąbki, saksofonu, nawet perkusji. No i tu pojawia się problem. Pojawia się problem z odpowiednim graniem na tych brzmieniach, aby brzmiało to jak? No właśnie, jak najbardziej naturalnie. Często stosujecie zabiegi podczas grania na keyboardzie, które w rzeczywistych instrumentach nie miałyby totalnie odwzorowania. Powoduje to, że wasza gra brzmi sztucznie, nienaturalnie i po prostu niepoprawnie. Stąd narażacie się niepotrzebnie na właśnie taką, a nie inną krytykę. Do tego dochodzi połączenie tego wszystkiego, czyli waszej gry, odpowiedniej dynamiki grania, bo to też jest bardzo ważne, artykulacji gry z automatycznymi akompaniamentami. Tutaj dochodzi sekcja muzyczna, poczucie rytmu, wyczucie gustu, taka muzyczna finezja. Ja to w całości nazywam takim muzycznym wyczuciem. Musisz dopasować styl do piosenki, do jej tematyki, do jej treści. Nie możesz sobie zagrać, znaczy możesz sobie zagrać muzykę poważną z rytmem dyskotekowym. Może być tak. Ale to nie ma tak naprawdę fizycznego połączenia. To się nie nadaje. Nie wychodź z tym na zewnątrz, graj sobie to w domu. Macie możliwości eksperymentowania, łączenia wielu gatunków muzycznych. Ale jeśli chcecie myśleć o profesjonalnym graniu na keyboardzie, jeśli można nazwać w ogóle te instrumenty profesjonalne, bo ja jestem z tych ludzi, którzy je tak nazywają, natomiast no, w oczach wielu ludzi są to instrumenty tak zwane zabawki, odtwarzacze MIDI i tak dalej. Z tym nie będę za bardzo już walczył, bo niektórzy ludzie mają po prostu klapki na oczach. To musicie myśleć o jak najlepszym graniu i o jak najbardziej naturalnym odwzorowaniu tych właśnie barw. Macie tutaj barwy pianina, macie tutaj barwy gitar, macie różne technologie artykulacji brzmień. I teraz tak, producenci stają na głowie, żeby zapewnić Wam najbardziej naturalne odwzorowanie tych brzmień. Jeśli chodzi o instrumenty marki Yamaha, macie brzmienia Super Articulation. Teraz rozwinięcie Super Articulation 2. Z wejściem Genosa pojawiły się trzy przyciski do Super Articulation 2. O tym będzie osobny odcinek, jak poprawnie używać brzmień Super Articulation, na który już Cię zapraszam. Jeśli chodzi o Korga, mamy tam brzmienia DNC, DNC. Macie dodatkowo joystick, który zapewnia możliwość pitch bendowania brzmień, czyli płynnej zmiany ich wysokości, tak jakbyście na przykład na gitarze podciągali strunę. Macie tutaj pitch bender, który
służy na przykład jako płynna zmiana efektów, filtrów, jeśli chodzi o syntezatory. Naprawdę możliwości jest wiele. I czy ty, gitarzysto, perkusisto, skrzypaczko, sądzisz, że granie na keyboardzie jest tak naprawdę mega proste? Tu musisz naśladować skrzypce, musisz mieć wyczucie rytmu, musisz sterować automatycznym akompaniamentem, bo przecież zmienia się akordy, tonacje, budować całe swoje muzyczne dzieło. Do tego dochodzą rozbudowane funkcje tych aranżerów, możliwość kreowania własnych brzmień, możliwość kreowania własnych stylów akompaniamentu. Do tego dochodzą funkcje wokalizera, wokalne, możesz do tego śpiewać. Nad tym wszystkim trzeba panować. Często jeszcze klawiszowcy grający na keyboardzie śpiewają, czyli mają tutaj tekst, który muszą sobie napisać. Podczas tego sterować akompaniamentem, zmieniać brzmienia, dopasować styl do wykonania muzycznego i zrobić tak, żeby całość brzmiała jak najbardziej naturalnie i robiła jedno wielkie wow. I czy ty dalej uważasz, że granie na keyboardzie jest bardzo, bardzo proste? Czy wystarczy wcisnąć play i to będzie grało samo? No pewnie, że nie. Jeśli używasz keyboardu zgodnie z przeznaczeniem, to pewnie, że nie. Więc podsumowanie będzie za chwilę. Ja teraz pokażę wam i zabiorę was w małą muzyczną podróż i odwzorujemy sobie kilka brzmień, które tak naprawdę można zagrać na keyboardzie. Na keyboardzie możecie zagrać tak naprawdę brzmieniami wielu, wielu instrumentów. Zaczniemy sobie od kategorii pianin i fortepianów. CFX Concert Grand. Mamy także kategorię pianin elektrycznych. Mamy bardzo fajną sekcję organową, która odwzorowuje naturalne występujące w instrumentach typu Hammond drawbary, symulację nawet głośnika Leslie. Posłuchajcie, to też jest ciężka sztuka, żeby coś takiego zaaranżować, żeby brzmiało to tak jak prawdziwe organy Hammonda. Organy kościelne w keyboardzie? Nic trudnego. Sekcja akordeonów. Harmoniki ustne. Instrumenty smyczkowe. Skrzypce wszelakiej maści. Macie tutaj odwzorowane dźwięki szarpania za struny, no wiele, wiele brzmień, instrumenty dęte, blaszane.
instrumenty te drewniane, tak jak na przykład saksofony. Brzmienia chórów. Gitary akustyczne. I inaczej będzie się grało na gitarze koncert gitar na przykład. A inaczej na flamenco. Inaczej na gitarze rezonator. Gitary elektryczne. Tutaj też jest kolejna para kaloszy tak naprawdę. Gitary basowe. Instrumenty perkusyjne, tak jak na przykład wibrafon. Brzmienia tak zwane z kategorii pad. Brzmienia syntezatorowe. Posłuchajcie. Zestawy perkusyjne, czyli granie na perkusji, to jest to, o czym mówiłem. Oczywiście tych zestawów perkusyjnych jest bardzo, bardzo dużo. Więc propos grania i prezentacji brzmień Genosa, zrobię osobne odcinki. Osobny odcinek poświęcę na każdą kategorię brzmień, gdzie będzie można posłuchać tego dużo, dużo więcej, bo wielu z was też pyta i dzwoni, czy jest sens przesiadać się na taki i taki instrument. Ja to wszystko wam nagram, obiecuję. I teraz, żebyście wiedzieli, gwoli podsumowania. Moim zdaniem granie na keyboardzie, odpowiednie granie na keyboardzie, to nie jest łatwa sztuka. Najważniejsze tutaj wskazówka, żebyście odpowiednio artykulowali swoje brzmienia. Żebyście grali jak najbardziej odwzorowując naturalne brzmienia tych instrumentów.
Problem jest tego typu, że keyboardy kupują często ludzie bez doświadczenia, chcący mieć taki pierwszy kontakt z muzyką. I oni często nie wiedzą, jak powinno się grać na gitarze, na trąbce, na flecie, na skrzypcach, na czymkolwiek, no bo skąd mają to wiedzieć? Dlatego polecam, słuchajcie zawodowych muzyków, którzy grają na danych instrumentach i starajcie się, ćwicząc z domu, odwzorować te brzmienia na keyboardzie. Nie da się zagrać 100% naturalnie i nie da się zagrać 100% identycznie. Żebyście to wiedzieli. Ale da się zagrać bardzo, bardzo zbliżenie do tego oryginalnego brzmienia. I producenci nam w tym pomagają, wypuszczając właśnie takie wspaniałe instrumenty, jak Yamahy, Korgi, Ketrony i cała inna reszta zawodowych keyboardów, bo to są naprawdę instrumenty zawodowe, które często sprawdzają się nawet w żywych składach na scenie. Tak, kochani, dzięki wielu, wielu brzmieniom i ogromnym możliwościom te instrumenty sprawdzają się w żywych składach. To tyle ode mnie. Na sam koniec mała muzyczna przejażdżka. Teraz ze stylem akompaniamentu. Mam nadzieję, że będziecie znali i kojarzyli. Ja się z wami żegnam, dziękując wam serdecznie za ten odcinek. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu, klikajcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek i zaznaczcie wszystkie powiadomienia, bo teraz trzeba tam dodatkową opcję sobie zaznaczyć. Dziękuję wam serdecznie. Użytkownikowi grać z tak zwanymi stylami akompaniamentu. Siemaneczko! Dzisiaj porozmawiamy sobie o graniu na keyboardzie.